Dzień dobry. Czy czuliście się kiedyś nieswojo? Jeżeli tak, to jak bardzo? Czy robiliście rzeczy, o które nigdy byście siebie nie podejrzewali w innych okolicznościach? I od razu mówię, że to, co się działo w weekend, to się nie liczy, bo to było najprawdopodobniej upojenie alkoholowe. Mam na myśli, czy mieliście wrażenie, że władzę nad waszym ciałem przejmuje jakiś obcy byt z tym ciałem niezwiązany? Może jakiś duch? Może demon? Prawdopodobnie nie. Ale jesteście z takim konceptem najprawdopodobniej zaznajomieni albo to za sprawą religijnych opowieści, albo za sprawą filmów, których nakręcono, można powiedzieć, z całą pewnością setki. Bowiem, jak wskazują analizy, przynajmniej 3 na 4 kultury, które stworzyły religię, mają w tych religiach coś na kształt opętania. To znaczy sytuację, gdy władzę nad ciałem przejmuje obcy, niezwiązany z tym ciałem byt. Niekoniecznie musi to być byt zły. Dlaczego? Dlatego, że to nas przeraża, a z jakiegoś powodu my ludzie lubimy się raz na jakiś czas troszeczkę pobać. To coś na kształt sytuacji, gdy wiedząc, że nikt za nami nie stoi, wolimy się dla pewności obejrzeć, czy to nie jest ten jeden raz, kiedy nasze życie staje się kalką sceny z horroru. Ale można tutaj wpaść w pewną niebezpieczną pułapkę, to znaczy możemy stwierdzić, że te podania, historie są tak niewiarygodne, że to na pewno jest coś niewytłumaczalnego. Jednak to, że my czegoś nie rozumiemy, niekoniecznie musi znaczyć, że nie mamy jako ludzkość, że nauka nie ma żadnej możliwości, aby to zjawisko wytłumaczyć. I nie inaczej paradoksalnie jest czymś, co przyszło nam nazywać opętaniami, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo dzisiaj poszukamy właśnie ziarna prawdy z historii, z wydarzeń, które opętaniami nazywamy. Paradoksalnie na gruncie współczesnej nauki, a mówiąc precyzyjnie medycyny, wcale nie tak trudno wyjaśnić to całe zjawisko. Wystarczy zajrzeć do międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń zdrowotnych, która jest oznaczana przez ICD-10, aby pod numerem F44.3 znaleźć zaburzenia transowe i opętaniowe, które definiuje się jako sytuację, w której tożsamość osoby chorej zostaje w pewnych warunkach i na pewne okresy zastąpiona inną tożsamością, pochodzącą niejako spoza ciała, która definiuje się przynajmniej w oczach albo w przekazach osoby chorej jako tożsamość pochodzenia duchowego bądź demonicznego. Oczywiście tak długo, jak nie ma to związku z praktykami religijnymi, gdzie różnego rodzaju zachowania charakterystyczne dla tych religijnych opętań można zauważyć, oraz tak długo, jak jest to dla osoby chorej stan patologiczny, to znaczy uważa ona, że to jest coś, co sprawia jej dyskomfort, chociażby. Natomiast to byłoby chyba zbyt łatwe, bo nie tłumaczy wielu cech opętania, które są portretowane w filmach, jak choćby lewitacji, mówieniu obcymi językami, nieznanymi językami, czy nadludzkiej siły, albo tych wszystkich demonicznych, tajemniczych zwiastunów, które poprzedzają same kulminacyjne momenty związane z opętaniem i później prawdopodobnie egzorcyzmami. I myślę, że powinniśmy się pochylić również nad próbą wyjaśnienia tychże zjawisk. Paradoksalnie to również nie jest takie trudne, przynajmniej na początek. Wystarczy zajrzeć do wspomnianej klasyfikacji ICD-10 i przeczytać, że najczęściej przy okazji różnicowego diagnozowania różnego rodzaju schorzeń psychicznych, które podejrzewa się mogą być zaburzeniami transowymi i opętaniowymi, powinno się przemyśleć schizofrenię i zaburzenia dysocjacyjne tożsamości. To pierwsze schorzenie jest schorzeniem częściej występującym w populacji. Szacuje się, że przynajmniej część objawów charakterystycznych zdradza 1 na 100 osób, a tymi objawami mogą być na przykład paranoje, urojenia, halucynacje, które są objawami normalnie niewystępującymi u zdrowych osób, a także problemy z adekwatnym zachowaniem się w stosunku do danej sytuacji, problemy z normalną komunikacją, które są cechami niejako zatracanymi w czasie tej choroby w stosunku do osób, które definiujemy jako normę, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. I warto tu zaznaczyć, że pomimo iż samo słowo schizofrenia pochodzi od greckich słów oznaczających rozłam, rozdział, to na pewno nie można tego schorzenia określić tak potocznie rozdwojeniem jaźni, jak wiele osób czyniło i część czyni nadal. Zdecydowanie bliżej do tego określenia są zaburzenia dysocjacyjne tożsamości, to znaczy sytuacje, w których niezależnie od siebie, bez swojej wiedzy, w jednym ciele może niejako zamieszkiwać
kilka osób. I mówiąc kilka osób, mam na myśli nie tylko to, że raz ktoś się będzie przedstawiał jako Stefan i będzie miał 20 lat, a drugi raz jako Mirek i będzie miał 26 lat. Chodzi o to, że sytuacja w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych tożsamości może być naprawdę bardzo radykalna. To znaczy te indywidua, te tożsamości, które w jakiś sposób nie do końca zresztą poznany, bo ludzki mózg ciągle stanowi ogromną tajemnicę, zamieszkują jedno ciało, mogą się różnić płcią. Najprawdopodobniej i najczęściej nie wiedzą nawzajem o swoim istnieniu. Mogą się różnić orientacją seksualną, mogą się różnić wiekiem, mogą się różnić ilorazem inteligencji. Okazuje się, że mogą mieć również różne alergie, mogą różnić się między sobą ciśnieniem krwi, a nawet ostrością wzroku. I moglibyśmy jeszcze mnożyć przykłady chorób psychicznych, które w jakiś sposób można odnieść do cech opętania, można wspomnieć o osobowości typu borderline, można wspomnieć o chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale ja chciałem zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, coś, co mogłoby tłumaczyć nie tylko podania o nadludzkiej sile osób opętanych, zwłaszcza w trakcie egzorcyzmów, ale także próbuje się tym schorzeniem tłumaczyć lewitację, czyli unoszenie się osoby opętanej z łóżka, podnoszenie się i zawisanie w powietrzu, a mianowicie chodzi o psychogeniczne, nieepileptyczne napady pseudopadaczkowe, coś, co bardzo przypomina drgawki epileptyków, drgawki osób chorych na padaczkę, ale nie towarzyszą temu specyficzne wyładowania elektryczne w mózgu, które są charakterystyczne dla ataków właśnie epileptycznych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w sieci można znaleźć film i link do niego znajdziecie w opisie, w którym osoba, moim zdaniem kompetentna, lekarz z długoletnim doświadczeniem, wypowiada się właśnie na temat tego schorzenia, próbując nim tłumaczyć lewitację. I co więcej, w tym filmie można zobaczyć nagrania wideo osób, które w warunkach klinicznych doświadczają takich napadów. Te napady mogą być na dodatek według części badaczy indukowane przez inne osoby z otoczenia, indukowane przez jakieś stresujące sytuacje. Prawdopodobnie PNES może tłumaczyć nawet 20% przypadków diagnozowanych dziś jako klasyczna epilepsja. Nie znamy przyczyny tego schorzenia. Wiemy, że zapadają na nie głównie kobiety, przynajmniej 3/4 chorych to kobiety, oraz, co bardzo ważne, ataki trwają stosunkowo długo, mogą trwać nawet ponad 2 minuty, co stanowi istotną różnicę w stosunku do klasycznych przypadków ataków epileptycznych. I warto zwrócić uwagę tutaj na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w przypadku większości chorób psychicznych częściej zapadają na nie kobiety. Podobnie sytuacja ma się z opętaniami. Częściej donosi się o tym, że to kobiety są opętane przez demony, przez duchy i mamy jakieś podstawy, zwłaszcza w kontekście tego, że cechy charakterystyczne dla jednego często pokrywały się z cechami charakterystycznymi dla drugiego, aby domniemywać, że między tymi zjawiskami, między tymi obszarami jest jakiś związek. Że jedno można spróbować wytłumaczyć drugim, to znaczy to, co przez długie lata próbowano jakoś racjonalizować opętaniem przez złego ducha, może być w rzeczywistości konsekwencją choroby psychicznej. No, a na przykład jak można wytłumaczyć mówienie w obcych, nieznanych językach? Jeżeli mielibyśmy się posługiwać tutaj fachową nomenklaturą, w zasadzie pseudofachową nomenklaturą, bo ciągle jest to zjawisko parapsychologiczne, czyli które nie dotyczy takiej prawdziwej nauki, falsyfikowalnej nauki, to powinniśmy tu używać słowa ksenoglozja, które pochodzi od greckich słów kseno, obcy, glozja, język albo mowa. I okazuje się, że rzeczywiście można znaleźć liczne doniesienia o tym, że pewne osoby w określonych sytuacjach posługują się językami, których nie mają prawa znać. Można to tłumaczyć, jeżeli ufać parapsychologicznym wytłumaczeniom oczywiście, albo tym, że właśnie mamy do czynienia z opętaniem przez złego ducha, albo z opętaniem przez ducha osoby, która tym językiem się posługiwała, albo na przykład z reinkarnacją osoby, która tym językiem się posługiwała w poprzednim wcieleniu. No ale jak pokazuje dokładna analiza lingwistów, jest zawsze z tą ksenoglozją jeden problem. Mianowicie mówi się o tym, że te osoby mówią tym językiem nieznanym, natomiast nie ma doniesień, jakoby w tym języku się porozumiewały, to znaczy nie ma dowodów na to, że jeżeli ktoś zna, nawet nie wiadomo czy dobrze, tylko po prostu wyrzuca z siebie jakieś łacińskie słowa, to czy te słowa mają jakiś sens i czy mógłby zrozumieć łacinę.
I teoretycznie moglibyśmy tutaj zakończyć, bo podaliśmy przynajmniej odrobinę wiarygodne wytłumaczenie dla paranoi, histerii, halucynacji i dziwnych psychicznie przynajmniej zachowań. Podaliśmy moim zdaniem również racjonalne wytłumaczenie mówienia obcymi, nieznanymi językami oraz prawdopodobne wytłumaczenie złudzenia lewitowania, co również odnosi się bardzo często do opętania. Ale warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy na sam koniec, a mianowicie o zapaleniu mózgu autoimmunologicznym anty-NMDA. Jest to choroba o nieznanej etiologii. Podejrzewa się, że może być powodowana przez opryszczkowe zapalenie mózgu, ale to, co jest pewne, to fakt, że atakuje ona NMDA, czyli kwas N-metylo-D-asparaginowy, który w mózgu jest związany m.in. z zapamiętywaniem i odpowiada za przewodnictwo impulsów nerwowych w synapsach. Nie zagłębiając się tutaj w takie fizjologiczne szczegóły, można wskazać chociażby na to, że w przypadku przebiegu tej choroby można zauważyć takie mroczne, niepokojące, może nawet zwiastuny nadchodzących gorszych dni. To znaczy, na początku pojawiają się bóle głowy, potem mogą dochodzić do tego zmiany natury psychicznej, czyli na przykład delikatne halucynacje, paranoja, nadwrażliwość, czy nawet napady agresji. Później mogą występować różnego rodzaju drgawki, którym towarzyszą specyficzne ruchy rąk i ust, które mogą przypominać wykonywanie jakichś gestów albo wyszeptywanie czegoś, aż w końcu dochodzi do katatonii, ataksji i hipowentylacji, czyli sytuacji, w której dana osoba wydaje się być cały czas nieobecna, nieobecna duchem. Warto wspomnieć, że obecnie wielu naukowców uważa, że właśnie na zapalenie mózgu anty-NMDA cierpiała Niemka, która stała się pierwowzorem historii o egzorcyzmach Emily Rose, która zmarła po roku takich egzorcyzmów w latach 70. Zmarła, dodajmy, na skutek wygłodzenia, wycieńczenia i odwodnienia. Czy udało mi się wytłumaczyć opętanie na gruncie współczesnej nauki? Zdecydowanie nie jestem osobą, która powinna to oceniać. Na pewno się bardzo starałem i według mnie przynajmniej wiele z tych rzeczy, o których wspominałem, ma jakiś tam sens i można by w nie uwierzyć, a w zasadzie można by zaufać dowodom i empirycznym faktom, chociażby takim, że najczęściej osobami opętanymi są osoby, które wchodzą właśnie w trzecią dekadę swojego życia i również w trzeciej dekadzie życia najczęściej ujawniają się u kobiet problemy natury psychicznej. No ale już chyba dosyć na dzisiaj. Zajrzyjcie na Facebooka Naukowego Bełkotu, w ogóle sprawdźcie linki, które prowadzą do różnych miejsc, gdzie Naukowy Bełkot można znaleźć w sieci w opisie. Dajcie znać, o jakich innych ziarnach prawdy z legend, podań i wierzeń można było powiedzieć, a możecie to zrobić w komentarzach. I nie zajmuję już Wam dzisiaj więcej czasu. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia.